Hej, halo, czyli dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo serdecznie wraz z Gilatisem. Hej, halo. Cześć, przyjaciel, przywitasz moich kochanych widzów. Dzień dobry. Tak bardzo ich zachęcić do łapkowania. Tak bardzo dzień dobry, cześć. Tak bardzo dzień dobry. Czy damy radę zrobić 3,5 łapki w górę? Tysiąca. Nie, no 3,5. 3,5? No dobra, ja myślę, że nie da to 3,5 po pół rady zrobić. A jak nie będzie 3,5, to więcej odcinków ze mną nie będzie. To wiecie co robić, wiecie co robić, więc słuchajcie, wracamy do trollowania naszego kochanego klauna, którym pewnie ja będę na początku, bo ta gra tak działa właśnie, jak chcemy zrobić coś fajnego, to wtedy tak robi nam. Przyjacielu, czy masz pieniądze? Widzę, że masz pieniążki, bardzo dobrze. Mam. Chodź na muzeum, ja bardzo chcę iść na muzeum, bo nie byliśmy w muzeum, odkąd mamy wysokie skoki, tak, od dawna. Więc liczę na to, że uda nam się właśnie tutaj fajną kryjówkę sobie znaleźć. Widzę, że no niestety od razu muszę mutować tutaj dźwięki, nie? Tak, jakby te radia są bardzo, bardzo złe. Dobra, oczywiście standardowe rzeczy, jakie możemy kupić. Dobra, przyjaciel. Jestem w górnym holu i myślę, że możemy iść tam, gdzie jest czołg albo coś. A, widzę, że ktoś... Chodź, przyjaciel, pokażę ci, chodź. Pokaż. Chodź. No, jesteś tutaj, no. Co? Idziesz za mną? Chodź, patrz, pokażę ci. No, idę. Myślisz, że tam, nie. Widzisz to menu? Tak, no. A wiesz, co jest najlepsze? Na dużym skoku tu wyskoczysz, ale na niskim nie. Ale to jakby dużo nam nie da zbytnio. No dużo ci nie da, ale... A, okej. Okay. Na przykład tu jeszcze jest jeden koleś, ale nie wiem, czy da się... O, tu jest ale ogólnie tutaj ktoś ma broń, chodź przyjaciel, dalej tam, wiesz. Najwyżej... Ja mam broń. No ja też mam, ale ktoś jeszcze ma inny broń tutaj, więc to jest slipne. Klaun się zrespi za 6 sekund. A gdzie on się respi, bo nie wiem. On tu na środku, więc choć staniemy sobie tak, żeby móc przejść jakby co. Co, gdzie jest? Nie, dobra, jest. Dobra, pobieg w drugą stronę. O nie, no nie zabijaj go, no proszę, no nie zabijaj go. Dobra, nie słyszałem strzału, ani... Ej, wiesz co, nie było słychać strzału, więc... chyba osoba z bronią została zabita, tak mi się wydaje. A tu jest słabe miejsce, przyjaciel. Wiem, ale po prostu ja tak próbuję ogarnąć tu, wiesz, przyjaciel, więc musimy stąd teraz iść. Najlepiej dookoła. Wiem gdzie, chodź za mną. Tam gdzie jest czółk? O nie, to jest zepsute. Co? No czekaj. Aha, przyjaciel, on tu idzie, uważaj. Chodź, na tego kolesia go nadgonimy. Mówisz? Dobra. O, to panie klaunie, dobra. Przyjaciel, gdzie jesteś? Widzę, że próbujesz twardo. Dobra, on się tam bawi, to bardzo dobrze. Lewo czy prawo? No ja staram się tutaj wejść na to. Chyba nie da rady, wiesz? A tak? Wiesz co, ale on... Myślisz, że zauważy, jak przejdzie? Dobra, to ja idę szukać dalej, przyjaciel. Odciągnę go. No nie, poszedłem najgorszy. No bo idź, no. Przyjaciel, bo on idzie za mną, no to dlatego nie widział, nie? O, tam się już dzieje, słyszę. Tam się już zostaw mnie! No ja ci powiem, że się tu w Spidermana bawię, nie? On poszedł do ciebie, przyjaciel, więc może mógł cię zobaczyć już. Nie ma go tu. Idzie na środek. A nie, dobra, on jest u mnie. Panie Klaunie, proszę mnie zostawić! Dobra, to ja sobie idę w takim razie. Mówisz? No, idę sobie. Kulturalnie. Okay. Uciekam. Wiesz co, ja nie wiem kompletnie, gdzie on jest. Jest teraz na środku, na środkowym holu. Mówisz? Holu. Był przynajmniej. Przez moment. Dobra, bo... Ej, słuchaj, bo za tą tablicą on nie ma opcji zabicia nas, taka ciekawostka. Może tam skoczyć. Może tam skoczyć, ale myślę, że może tam skoczyć, bo ja tam skakiwałem. Ja jestem stary, chodź tutaj do tego pomieszczenia naprzeciwko, gdzie idziesz. Tam? Gdzie wszedłeś, no. I tu jest pro miejsce, patrz, bo ktoś wchodzi, tylko sprawdza, a zobacz, gdzie ja jestem. O, elo. No co ty tu robisz? Idź sobie stąd, dziewczynko. Jak ty tu skoczyłeś? Normalnie, zaczepiłem się jakoś, ale zaraz mnie zrzucisz. Więc musisz jakoś po prostu skakać. O, klaun tu będzie szedł. Klaun tu będzie. Idzie tu klaun. Nie wiem, czy to, nas zobaczy. To źle.
Idzie po ciebie, po nią. Dobra. Nie pokazuj mnie, idź. Nie mam zamiaru, przyjaciel. Dobra, wywalił się, jaki głupek. Poleciał do mnie, więc tak, czyli... spalony, bo ja spadłem. Okej. Bardzo spalony nawet. Przyjaciel, dawaj. Idzie za mną. Tak, widzę. Tum, zrobiłem go strola. Tum. Przyjaciel. O! Dobra, uratowałem ci życie. Uratowałem cię, kurde. Nie wiem, przeżył, ale... martwiłem się o ciebie, więc tak, wiesz. Ja jakby wolałem cię jednak uratować tutaj, w tym przypadku. Ale muzeum ma bardzo słabe kryjówki, jeśli chodzi o to. Nie ma gdzie się schować. Nie ma kryjówek na tym. Bo odbijasz się od tego, w sumie... No tam, gdzie ty se wlazłeś, to jest dobre akurat nawet, ale... No. I tym samym sposobem dotarliśmy na opuszczoną farmę. Która nie była opuszczona dokładnie, tak totalnie i tak dalej. Myślisz, że zdążymy zdążymy przed klaunem? A chyba byś musiał mnie podsadzić, przyjaciel. Dzięki, przyjaciel. Ja rozumiem, że... Dobra, czekaj, bo już muszę wskoczyć. Dobra, czekaj. O, wow, dobra, jestem tu. Jesteś tu, ale ja nie doskoczę. O, czekaj, chyba, że mnie kolo podrzuci. Stoże jeszcze jednego banana myślisz tu dać? Ej, tu można stanąć z boku po prostu, jak on wyjdzie. Ale stanę na domciu. O, dziękuję serdecznie. O nie, halo, proszę tutaj ten, no... Dobra, i co, spadł? Czy jeszcze nie? Czy on się tam kręci? Siedzi tu w środku. Jest wyłączona muzyka? Tak. I już tu nie wróci. Okej, dobrze, przyjaciel. To powiedz mi, czy chcesz pobawić się w alpinistę małego? W sensie? No chodź, pozwiedzamy sobie. Pozwiedzamy, tak? Tutaj? Pozwiedzamy sobie, tak. Tak myślę, że... O nie, nie pozwiedzamy sobie. O, nie pozwiedzamy... A czekaj, ale chodź mi na głowę, może pozwiedzam. Mam ci na głowę wejść? Dobra, czekaj. Hop, jestem na głowie, dawaj, o. Ale stań w miejscu, a nie skaczesz na no tej głowie. No stoję w miejscu. No i teraz skacz tu raz. Hop. Nie, jest tu niestety niewidzialna ściana, ale zobaczmy, czy jesteśmy w stanie... A tu już o, nie tu ma. Jesteśmy. No właśnie wejść. Widzę. Tu. Okej. Okay. A, o co? Gdzie ty jesteś? Przyjaciel? Ja sam chciałbym wiedzieć, gdzie o, jestem. O, widziałem, stałeś się tym, lotnikiem. Przyjaciel? O, wpadłem na farmę, tak. Ej, wiem chyba, jak możemy się tu dostać. Przyjaciel, patrz, a jakbyś tu wszedł? Przyjaciel, poczekaj chwilę, bo mam mały problem. Jedna to jest to, że muzyczka z gry jest troszeczkę za głośna i dobra. A druga? A druga to, że wystrzeliłeś mnie kurde w kosmos. Patrz, jakbyś tu wszedł po tych skałkach, dasz radę? Jakbyś jakie wszedł skałka? No, tu gdzie idziesz? Tu na lewo, tutaj lewo. Na ten, tutaj op, na to, tu o. No, tu i na te skałki. Op, tu jestem, cześć. No i siemka, no. I siemka, elo, pa, mam banana w pokoju, tu. Okej. Okay. Ale jest tu niewidzialny... To ty strzeliłeś? Nie wystrzeliłeś znowu w kosmos? A nie. Nie, nie to nie ja. A, okej. Okay. A bo tu... Tak, klaun no, został nie, załatwiony. No najgorzej. A my dopiero się zaczynaliśmy bawić z tym klaunem. No i wracamy do muzeum, no niestety, przyjaciel, no nie wiem jak to powiedzieć w sumie. Czy my sprawdziliśmy wszystkie możliwe kryjówki? Tutaj wydaje mi się, że tak. Ups. To ty? Tak, miałem banana rzucić, a... Okej. Niestety ten... Najgorsze jest to, że te ciuczmoki latają za mną i to jest najsmutniejsze. Za mną chyba nie. To za tobą też jakoś, będą latali. Jakoś da się wejść do czołgu, wiesz? Da się wejść do czołgu? No, ostatnio jedna osoba jakoś wlazła właśnie i nie wiem, w jaki sposób się tu zbagowała. Mówi, że jest jakieś tam wejście? No, mam wrażenie, że możesz się za pomocą banana zbagować. Albo podczołg może jakimś sposobem. Nie wiem właśnie. Halo, ale zejdźcie ze mnie. Okej. Okay. Co jest, przyjaciel? Stałem wystrzelony w kosmos. A, okej. Okay. No, come on! Nie ruszajcie mną, bo nie wstanę w życiu. Co jest? Przyjaciel, chodź do mnie. Chodź tu za czołg. Nie. Za? Za, tak, za. Musisz mnie... Musisz proszę. Mnie wepchnąć, jak się przewrócę.
O przyjaciel, robi się tu niebezpiecznie. Dobra, już jednak nie chcę. Już jednak nie chcę, żebyś mnie wpychał. No dobra. Jednak jestem wepchnięty. Nie wiem, czy będzie ci widział, szczerze. Uciekaj! Uciekaj! Bo utknęła mi głowa w czołgu, no. Kurde. Znaczy, plan był inny lekko, nie? Ale go przeskoczyłeś, kurde, no przyjaciel, on poszedł dalej, widzę tutaj, kurde. Ale w ramach ciebie spróbuję się tu wmontować. Tak, mówisz, ale ja tego nie będę widział, kurde, no. Ale widzę, że twardo klaun go goni tutaj jakoś kolegę. Ale jak sobie mi się uda, to jak przyjdzie ten. Jak przyjdzie klaun, to zobaczysz mnie w środku. A, auta. Faktycznie. Zabił go przez ten, zabił typa przez tą tacę z burgerami. To zależy, jak ta osoba stanie w sumie. O, widzę, że ktoś ma broń i nie trafił sobie. A, to spoko. I sobie stoi w miejscu, bo już wiedziała, że umrze. No trudno, no nie krzycz tam, klaun, no idź tam. O! Wlazłeś tam? No nie, a mnie tam nie ma, nie? Teraz tu przyjdzie klaun! Nie wiem, czy tam pójdzie, no liczę na to, że pójdzie tam, ale to na razie stoi. Jest jeden minus, nie widać tu nic, ale w środku czołg jest pusty. A, jak to nie widać tu nic? Wiesz co, bo klaun nie wie, co kompletnie zrobić ze swoim życiem. Idzie w przeciwnym kierunku, jak powinien, i idzie jakąś kurę zabić. Idzie zabić dwie osoby. Okej, okay, jest przy samochodzie, to troszeczkę dalej za daleko. W ogóle te nowe modele są takie, jak ludzie go robią, tego klauna. Ojej, aż mi smutno jest tego klauna. No troszkę. Ja ci powiem, są dwa piętra jakby czołgu i no tu nie ma opcji. Jak staniesz po środku, to cię nie sięgnie tym nożem. Naprawdę? No i możesz tak chodzić sobie. Czyli jest takie miejsce. Kurde. Ale wiesz co, no do ciebie on dojdzie tu nawet. Nie, bo on, jak to się nazywa, on jeszcze, a co, bananem się tam wmontowałeś? Tak, normalnie się tu bagowałem normalnie. Takie buty. Wiesz co, jak ja widzę, co ten klaun robi, to o, no chyba zabijesz go, jak się wywalił na bananie. Ja tu mam, co? To jest komedia, to co ten klaun robi, naprawdę. Ale przyszedł tu? Przyszedł tu. O, chyba będzie bieg, tak, będzie bieg w kierunku ten, bo ktoś tam idzie. No biegnij, no on jest ciągle w tym holu, nie? I a, w tym holu tak, ciągle. On totalnie, ja nie wiem, co ten klaun chce zrobić ze swoim życiem. On jest przeskakiwany przez jednego typka po prostu, non-stop jest przeskakiwany przez jednego typka. Widzę, że ten typek teraz biegnie w stronę czołgu, więc nóż widelec właśnie ten, tak? Jak tak powoli ruszę, to jestem w stanie mniej więcej wyjrzeć, co się dzieje. No dobra, idzie, przyjaciel. Jest teraz nie zobaczysz normalnie. Jest przy czołgu. O, jestem. Widzisz mnie? Nie. A mój nick? Też nie. Ja jestem normalnie w środku czołgu. Lol. Próbować wyjść? No, wysobożesz czas, bo jeszcze widzę czołg jakkolwiek. Nie mogę wyjść. A, okej, okay, to nie mogę wyjść. Jak jesteś w środku, to już nie wyjdziesz. To słuchajcie, na następnym chyba, odcinku... Że się, czekaj, chyba, że się wybaguje stąd. Jakoś. Na następnym odcinku pokażemy wam, jak wyjść do tego czołgu, bo ja też chciałbym tam wyjść bardzo, bo klaun przeżył, ale przegrał. My wam dziękujemy za uwagę, trzymajcie się, do kolejnego materiału, no i cześć! Pa, pa!